witam serdecznie z tej strony konti Patch notes dotyczące The Imperial Uprising o których wspominałem pojawiły się wczoraj wieczorkiem jutro o godzinie 16 16-18 czasu polskiego start eventu koniec 20 października o godzinie 9 rano na to by wyglądało ewentualnie nie wiem Sunday Monday z niedzieli na poniedziałek jakoś tak się skończy event 20 października według czasu Los Angeles czyli Jakoś tak, nieważne. W każdym razie pewnie i tak m, aż tyle czasu nie spędzimy przy tym e, patchu, przy tym evencie. Część informacji jest tutaj oczywiście powielona z poprzedniego materiału, do którego odsyłam. Nie będę się tutaj powtarzał, bo nie ma sensu. Cały zarys, o co chodzi w tych Loyalist Undeadach, czyli ten nowy typ grup, potworków, które będą sobie biegały w grupach z, z liderem, który będzie rzadkim typem potwora, który będzie miał te same modyfikatory, co cała reszta grupy, z tym, że będą one silniejsze. Tutaj mamy modyfikatory, które będą nam towarzyszyć przez cały ten event. Loot Lizardy, o których wspominałem, pięć różnych typów Lizardów, o różnych kolorach, które będą mieć różne swoje pule dropów. Startup Priority System, to również było przedstawione w poprzednim mini się, że tak powiem, takim ogólnym info, więc więc to też tam w starym w poprzednim materiale jest. Buzzer Improvements to też było razem ze screenami przedstawione, więc nie ma sensu mówić jeszcze raz o tym samym. Nowe szrajny, jeden nowy dungeon shrine, o tego nie było. Czyli będziemy mieć 15 skill shrine, 2 Loot Lizard shrine, 10 Power shrine i jeden dungeon shrine. Player's skill shrines will cause the player to automatically cast a given player's skill at a regular interval and benefit from the PS skill tree, where applicable. Shrine powers will not be removed when entering an echo or dungeon boss floor to discourage shrine, fi fi shrine fishing. A to nawet nie wiedziałem, że. Shrine znikały, jak się wchodziło na bossa. Jeżeli się zebrało je wcześniej i wchodziło się na bossa. To, że one znikały, nawet nie wiedziałem o tym, szczerze powiedziawszy, więc teraz nie będą znikać. Jeszcze jedna sprawa, o której chciałem powiedzieć, no zapomniałem to powiedzieć w poprzednim materiale, dopisek zrobiłem w opisie filmu. Jeżeli trafi nam się jeden z tych 15 szrajnów, który automatycznie rzuca nam skille różne, a gramy tym samym skillem i mamy specjalizację w drzewku, to to automatyczne kastowanie ze Shrine'a będzie również czerpać bonusy z naszego drzewka. Więc przykładowo, jeżeli gramy tym Flame Reevem, czy jaki tam, nie wiem, Hammer Trollem, i mamy wyspecjalizowanego tego skill'a, tam jakieś różne modyfikatory powrócane z drzewka, to również ten Shrine otrzyma te modyfikatory z drzewka. O tym zapomniałem powiedzieć, dopisałem to tylko w opisie poprzedniego materiału. Mało kto czyta opisy, dlatego teraz o tym mówię, więc no, tak to nie wygląda. Co nowego, UI Scaling będziemy mieć możliwość dostosowania, skalowania interfejsu tooltipy, czyli te nasze podpowiedzi, panele z umiejętnościami, monolity i mapy, jeżeli chodzi o te panele dotyczące monolitów i mapek, login screen and character creation, czyli menu logowania i tworzenia postaci, gamehud, czyli cały interfejs w grze oraz ladder panel, będziemy mogli sobie dostosować to zarówno na Steam Decku jak i na PC. -cie jeżeli będziecie chcieć mieć większy, no zdarzają się osoby, które mają po prostu, nie wiem, problemy ze wzrokiem i tak dalej, więc potrzebują powiększyć sobie ten interfejs, żeby mieć lepszą widoczność, więc będzie to można zrobić. Jeżeli ktoś ma sokoli wzrok, będzie mógł sobie zmniejszyć to, żeby mniej ekranu zasłaniało i tak dalej. Fajna sprawa, zobaczymy jak to będzie w praktyce wyglądać. Dungeony zmiany. To mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o zmiany w dungeonach. Zmniejszona e, wielkość tych regularnych e, dungeonów, jeżeli chodzi o te piętra, te Poprzedzające walkę z bosem Będą one mniejsze o około 30%. Osobiście mnie to wkurzało strasznie. Czasem się błądziło przez 10 minut po dungeonie, żeby znaleźć wyjście. To jest bardzo fajna informacja. Reduce the number of obstacles in dungeons. This is a reduction relative to their size. Czyli zmniejszenie przeszkód. Czyli tak. Krat, czy jakichś tam innych korzeni, czy, czy jakichś tam innych blokad, które po prostu sprawiały, że musieliśmy bardzo często błądzić, wracać się i tak dalej. Świetna sprawa. Dzięki temu być może zacznę częściej robić dungeony, bo. No bo są po prostu bossy relative dropy, że tak to nazwę, czy po prostu specyficzne unikaty dropią też z bossów w dungeonach, które mniej lub bardziej się przydają w konkretnych buildach, ale no jest to spoko opcja, zwłaszcza na przykład jeżeli chodzi o dungeon Soulfire Bastion, gdzie tam handlujemy tymi, tymi duszami. Gambling mamy takiego Gamblera dodatkowego za duszę, tam też mogą wpadać unikaty i nawet i chyba i w rozbila itemy również. Unikaty na pewno, bo, bo wpadało, więc jest to spoko opcja. Bug fixes, jeżeli chodzi o dungeony, naprawiono bugę, gdzie szrajny, czyli kapliczki oraz inne jakieś to losowe spotkania, jak na przykład mezisy, mogły się zrespić w miejscach. Znaczy tu jest bug, że nie respiły się, jeżeli się grało w dungeonach online. Tu jest to, że respiły się w miejscach niedostępnych, w takich lokacjach, do których nie było dojścia, więc nie miałem takiej sytuacji. Tutaj mówię, mało dungeonów grałem. Tym bardziej online, gdzieś w party, więc nie zdarzają się te bagi. Fix a bug where shrines and other random encounters could only spawn in one location in Soulfire Keep, czyli w jednym dungeonie konkretnym, w tym Soulfire Keepie się respiły shrines i nemezisy, czy tam magowie i tak dalej. Fixed a bug when clicking on a key didn't zoom in at the dungeon doors. No, to, to nie wiem. Jak się klikało prawym przyciskiem myszki na klucz do dungeonu, to nie przybliżało drzwi w sensie tej ma na mapce, nie przybliżało nam tej lokacji, w której znajduje się dungeon. Tak to rozumiem. Steam Deck and Performance. Coś tu znaleźli, że gdzieś wyciekała pamięć, że zaoszczędzić będzie można około 500 mega VRAMu oraz RAMu łącznie po około godzinie farmienia Echa jedno za drugim, więc teoretycznie powinno to wpłynąć na mniejsze jakby duszenie się gry po dłuższej rozgrywce. Nie wiem jak u Was, ale u mnie na przykład było tak, że po jakimś czasie, godzina, dwie godziny grę, musiałem restartować grę, żeby gdzieś tam się odświeżyło to wszystko i wtedy. Zaczynało to troszkę lepiej chodzić, znowu przez jakiś czas można było w miarę sprawnie grać, później znowu zaczynało się dusić, i znowu trzeba było robić restart. Coś tutaj z padami było, że nie można było przeskoczyć do lewego okna z inwentorii panelu, więc nie wiem. Nie grałem na napadzie, grałem raz w życiu lele, le, więc, więc nie polecam. No, chyba że ktoś koniecznie chce grać na napadzie na Steam Decku i czeka na ewentualną premierę konsolową, która ponoć ma być, ale no nie wiadomo kiedy. Możliwe, że w przyszłym roku zobaczymy. Quest Level Design: coś pododawali nowego, coś pozmieniali. A Stadium Time Quest has been changed slightly to decrease the amount of backtracking needed. To jest akurat fajna zmiana. Study in Time to jest ten Quest z tą, z tą biblioteką, z tym college'em, gdzie musimy iść, pogadać, wrócić się do Ruined Ery, zdobyć ten, ten medalion, czy jakieś tam inne coś. Wrócić, i wtedy możemy z powrotem wejść. Bardzo możliwe, że po prostu przesuną gdzieś waypointy bliżej wejścia do, do tej biblioteki i tyle. To by było super. Tu coś w Risen Lake'u, jakieś wizualsy zostały usprawnione. Crumbling Ruins, nowa interakcja w Depression Peace i tak dalej. Czyli takie mało istotne rzeczy, ale to study time jest naprawdę spoko, jeżeli to faktycznie będzie eee, gdzieś bliżej bugfix updated lot scroll end fix golabishop tu nawet kompletnie nie mam pojęcia o tych bugach no nomad leader to 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 że on się w Heoborei zawsze pojawiał nawet jak quest był zrobiony to on się zawsze pojawiał no to to było takie dziwne trochę ale totalnie nie wpływające na rozgrywkę chyba że ktoś nie wiem koniecznie musi mieć wszystko na tip top na 100% dopięte to to może przestanie was irytować nomad leader, który się respi, nawet jeżeli Quest jest zrobiony. System changes. Added an option to respect all passives in a mastery or all points in the base tree and all masteries. Czyli to jest super sprawa. Jeżeli chcemy zrobić taki całkowity rework pasywek, no to jednym przyciskiem będzie można prawdopodobnie wypierdasić wszystkie punkty i zacząć totalnie od zera oczywiście no nie zmienimy masterki dalej tutaj nie nie, 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 cieszcie się, że nagle będzie można masterkę zmienić, że nie trzeba będzie robić nowej postaci, o tym nie ma dalej ani słowa po prostu będzie można całkowicie wykasować wszystkie punkty za jednym zamachem, więc jeżeli na przykład gracie nie wiem, pod sentinela jakiegoś, pod mele i chcecie zrobić pod troll albo pod spell, no to jednym klikiem możecie całe drzewko sobie Wy, wy, wykasować. No oczywiście przypuszczam, że pojawi się sumaryczna kwota, ile trzeba będzie za to zapłacić, zatwierdzić i będzie spoko. Updated Game Guide, czyli ten poradnik w grze wbudowany. E, trzy nowe e, te strony. Stop też priority, shrines and loot Lizards, czyli po prostu te nowe mechaniki, które wejdą e, i tak dalej. Jeżeli ktoś oczywiście z tego korzysta. E, kolejne jakieś bugi, gdzie tu coś z rolami, jeżeli mody miały jakieś tam szansa na zrolowanie. Między 2 na przykład a 5, no to tam będą bardziej wyrównane te szanse na każdy każdy z tych roli. Tu jakoś było, że w przypadku 2-4 było 25, 50, 25, teraz wszystkie to mieć po 33%. Czyli takie, takie jakieś tam informacje, który, o których pewnie 3-4 ludzi kompletnie nie wiedziało, no bo to by trzeba było się zagłębić w techniczną stronę gry, jak to jest zbudowane i tak dalej. Tutaj jest akurat dobry bug, naprawienie dobrego baga, bo gdzieś tam były problemy. Chyba na HC, jak ktoś grał, że Forgotten Knights e, Faction, jak się zginęło, to jakieś były problemy z synchronizacją e, z tymi rangami, że gdzieś cofało to, usuwało, że ludzie, którzy już nawet mieli zabitych dziesięciu Harbingerów i mieli dziesiątą rangę, dostawali informacje, żeby zabić Harbingerów, żeby odblokować walkę za Berofem, więc... Tam było zamieszanie z tego, co kojarzy. Gdzieś tam mi to mignęło, że na HC było duże zamieszanie, jeżeli chodzi o frakcje z Harbingerami. Tu już byście musieli wypowiedzieć ludzie, którzy grali HC i uświadczyli tego baga. Added preloading for certain enemies, such as Harbingers and Exile Majors to reduce loading hitch when encountering them for first time. Czyli jakieś takie przedwczytanie tych, tych postaci, żeby gdzieś tam nie ciało, nie, nie, nie szarpało grą. bo Jeżeli pierwszy raz ich spotkamy, nie wiem, jak to w praktyce będzie działać. Zobaczymy. Fix displays with redeeming free items in the cosmetics store. Nie mam zielonego pojęcia. Free itemów co wiele nie dawali w sklepie, poza tymi pszczołami, o ile dobrze pamiętam, chyba że jest coś, o czym jeszcze nie wiem. Mm, enemies, changes and improve models, animation and VFX. For skeleton w ogóle będzie bardzo dużo szkieletów i nieumarłych przeciwników, więc pewnie też pod tym kątem to zmienili. Kolejne jakieś bugi to nie będę czytał, bo to bez sensu. Dużo wizualnych efektów przede było zbagowanych. Jeżeli chcecie, to ja tu standardowo Wam podepnę linka, to możecie sobie tutaj poczytać. No i zmiany w Warpafie. Warpafem grałem niewiele, ale było ponoć coś takiego, że. Hitbox Warpuffa, jak się kręcimy, mniej więcej 0,33 sekundy zajmuje trafienie, czyli, jakby można to takim tikiem nazwać, że co 33 setne sekundy jest jeden tik, który uderza, to zwiększane jest lub zmniejszane w obrębie naszego zmodyfikowanego attack speeda i. Coś było nie tak, że niezależnie od tego, czy się do mobka podeszło, czy nie, czy się go w trakcie bicia było, czy nie zawsze ten interwał musiał, że tak powiem, się wykonać, zanim można było zadawać obrażenia. I teraz będzie tak, że za każdym razem, jeżeli Mobek wejdzie nam w zasięg orpafa, to on od razu trzyma obrażenia i dopiero wtedy będzie ten interwał się. Aktywował a do tej pory było tak, że niezależnie no, trzeba było te 0,33 sekundy, Jeżeli mieliśmy jakąś redukcję, tak spida, to czasem nawet i pewnie po około pół sekundy, jak weszliśmy w zasięg mobka lub mopak przed zasięg naszego orpafa, to pewnie dopiero po tych 0,33 tam pół sekundy musiało upłynąć, zanim otrzymał obrażenia. A teraz to będzie tak, że jeżeli tylko znajdzie się w zasięgu, od razu otrzyma obrażenia. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o nocy, Ten event będzie miał numerek 1.1.7. No i czekamy co dalej, no. zobaczymy, ja tak jak wspominałem będę grał na pewno przez te pierwsze kilka dni, później się okaże, bo jak wiecie za dużo gier za mało czasu, no i zobaczymy co dalej, z tego co kojarzę to postacie po tym evencie mają nadal zostać na cyklu, czyli jeżeli ktoś by chciał sobie za jakiś czas wrócić dalej pograć tą postacią to będzie mógł, a jak będzie w praktyce to nie wiem, dzisiaj mają zostać wyłączone serwery na 24 godziny przed startem, czyli o godzinie 18 serwery zostaną wyłączone żeby przygotować start cyklu i znaczy tego refresh cyklu, czyli tego, tego wipe'a, tego eventu mm, i tyle no i przez 30 dni około będzie można pograć między 19 września a 20 października, także zapraszam na streamy będziemy działać, będę grał pierwszy raz Beastmaster'em chyba w życiu, tak więc Dodatkowe atrakcje. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Bajo!